Ekstra Świątecznej Pomocy w Opocznie równa się Marek Gudowicz. Witamy. Jak długo organizuje Pan finały orkiestry w naszym mieście? W finały zaangażowany jestem już od 24 lat, ale to nie tak, że biorę udział jako szef od samego początku, tylko gdzieś tak 10-15 lat temu podjąłem się tego ze względu na to, że no, nie było zbyt wielu chętnych, aby się ktoś zajął jako szef sztabu. Spróbowałem, jak na razie chyba wiele mi to wychodzi. Mówi Pan, że nie było chętnych. Czy to znaczy, że organizacja takiego finału to bardzo trudne zadanie? No, przyznam się szczerze, nie jest to prosta sprawa. Logistycznie trzeba zabezpieczyć kilka podstawowych rzeczy, typu miejsce, gdzie może powstać sztab. Trzeba ten sztab zarejestrować, później trzeba zebrać wolontariuszy. Być może dla niektórych wydaje się to takie proste, bo przyjdzie dzieciak, spiszemy jego dane i wszystko gotowe. Okazuje się, że nie, bo musimy wiele działań podjąć, aby przesłać dane do Warszawy, obecnie w formę elektroniczną, a kiedyś woziliśmy sami do Warszawy dane dzieciaków, żeby drukować tam na miejscu identyfikatory. Poza tym no, trzeba mieć kogoś, kto wystąpi na koncercie, trzeba porozmawiać z kimś, kto podaruje jakieś rzeczy na licytację. No jednak tak czy inaczej jest sporo rzeczy do załatwienia. A czy Opoczno jest zaangażowany w finały? Czy tak jak Pan mówi, jest wiele rzeczy do zrobienia? Czy opoczyńska społeczność pomaga? Pomaga. Pomaga i to bardzo pomaga. Mamy przykład tego finału. Muszę tutaj wymienić jedną osobę, która bardzo, ale to naprawdę bardzo nam pomogła. Pewnego dnia dostałem na Messengerze takie pytanie, czy co będzie w tym roku? No, pisałem to, co wiedziałem. I pan Bartosz Zimbaczewski zaproponował, że może załatwi kilka gadżetów na licytację. I od tego zaczęła się nasza współpraca. Ja zaproponowałem mu udział w sztabie. A on zaproponował, przyznam się szczerze, nawet nie wiem ile tych wszystkich rzeczy. Jak się okazało, bardzo dużo i bardzo ciekawych. A jeżeli chodzi o samą pocztę, tak, pomagają. Może się niektórzy nie przyznają do tego, ale jednak widać zaangażowanie opocznia w tą naszą imprezę. To bardzo cieszy. I myślę, że też było to widać właśnie na tegorocznym finale. A czy właśnie nawiązując do tegorocznego finału, różnił się czymś od pozostałych? Coś było wyjątkowego, coś było innego? Staramy się, aby te finały wyglądały w sposób inny. Każdy, żeby był troszeczkę inny. Co prawda powielamy niektóre pomysły, bo cóż, no, koncert jest właściwie prawie że co roku, ale na przykład w tym roku zaproponowali sami ochotnicy ze Straży Pożarnej, że będą nurkować na basenie. Tego jeszcze nie było. Zaprosiliśmy morsy do pływania w zalewie. Dokładnie nie wiem, czy akurat pływali, ale bywali na naszych poprzednich finałach. Mamy na przykład od 2 czy 3 lat już turniej koszykówki, który również ściąga zespoły nie tylko z Opoczna, ale również z miast innych. A tak coś innego, no to ja znowu wrócę. Licytacja. Pobiliśmy rekord? Mam nadzieję, że tak. Na chwilę obecną mogę podać, że mamy 42 tysiące, 12 tysięcy z licytacji. I to właśnie tutaj nam pokazuje ten ogrom tych wszystkich rzeczy, które mogliśmy licytować, bo zeszłoroczna licytacja zamknęła się w kwocie około 4 tysięcy złotych, a teraz jest 12. Ale nie mówię ostatniego słowa i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu podam już tą ostateczną sumę, która mam nadzieję będzie jeszcze troszeczkę wyższa. Czyli rachunki trwają, tak? Podliczanie. W takim razie to cieszy. Jeśli o rachunkach mówimy, może jeszcze zdradzi nam Pan tajemnicę. Już wspomniał Pan o niektórych osobach i o niektórych instytucjach zaangażowanych w tegoroczny finał, ale może liczba wolontariuszy. Ile osób tak fizycznie, które ma Pan na papierze, zaangażowały się w tegoroczny finał? W tym roku mieliśmy zarejestrowanych 121 wolontariuszy, z czego trzeba odliczyć 12 osób ze sztabu, które były cały czas tutaj na miejscu. Pozostali byli to wolontariusze, którzy kwestowali. W tym 10 osób z Mniszkowa,
zgłosiła się do nas szkoła zniżkowa z prośbą, czy nie mogliby się w cudzysłowie podpiąć pod sztab. Oczywiście wyraziliśmy zgodę. Dzięki temu, jak dobrze pamiętam, zniżkowa przyjechało około 4000. To już jest sporo. A wracając jeszcze do instytucji, bo tutaj ta lista jest dosyć długa i mógłbym o kimś zapomnieć, nie chcę wymieniać wszystkich, ale muszę wspomnieć. Muszę wspomnieć o Urzędzie Gminy i Panu Burmistrzu, który od Urząd Gminy od wielu lat, a Pan Burmistrz od dwóch już nam w jakiś sposób pomaga, przekazując pieniądze na Światełko do Nieba. Więc to światełko, które w tym roku widzieliśmy, częściowo było zasponsorowane przez Pana Burmistrza. Muszę również wspomnieć o firmie Artcom Pana Artura Ludzkiego, która co roku, to nie ma przerwy od kilkunastu lat, co roku coś nam zawsze przekaże. W tym roku dostaliśmy od firmy Artcom plecaki na laptopy, które otrzymają wolontariusze, którzy zebrali najwięcej pieniążków. Super sprawa. Światełko widzieliśmy, myślę, że wielu z Państwa też obserwowało, ponieważ tłum zebrał się dosyć znaczący. Dziękujemy bardzo, bardzo Panie Marku za rozmowę, a teraz zapraszamy na małe podsumowanie 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się pobocznie.